Hej, jest sobota. Wstałam jakoś o 8:30. Ja w weekend nie wstaję o 7:00 i też nie chcę wstawać jakoś bardzo późno. Codziennie do szkoły wstaję przed 6:00 i mam dość, więc ja jestem człowiekiem i chcę się wyspać. Jedyne co robię, to wychodzę na spacer i nie odprawiam żadnej jogi o 5:00 rano, nie piszę w dzienniku 6 stron. Jedyne co zrobiłam takiego mega produktywnego dzisiaj, to wyszłam na spacer i dlatego mam strasznie spuszone włosy, co widać. Tak samo mam na nosie w ogóle jakiś strób, nie wiem o co chodzi. Dziwna sytuacja i wkurza mnie to, bo tak wiecie, nie wiadomo nawet co to jest. Dzisiaj jest sobota i mam dużo nauki. Ja nie żartuję, ja ten tydzień co teraz będzie mam przesrany. Sorry, ale taka jest prawda. Zaraz sobie zapiszę w moim bullet journal, co mam, żeby o niczym nie zapomnieć. Chcę też montować film, na tym się skupię i dzisiaj będzie taki chillowy dzień. Nie mam zamiaru nigdzie wychodzić, może coś upieczemy. W tamtym tygodniu, albo w tym co był, na Dzień Dziecka byłam z rodzicami w restauracji. A w sobotę, jeszcze wcześniej przed tym, w niedzielę, byłam z moją przyjaciółką, z którą się bardzo, bardzo długo nie widziałam, na pizzy i w ogóle tak, żeby się spotkać i było super. Jest już po 13:00 i czuję, że no nic nie zrobiłam, jakby już jest 13:00, a ja nic nie zrobiłam. Kolejna rzecz, która mnie przytłacza, ale trzeba się ogarnąć, kiedy jest szkoła, a w ciągu tygodnia mam tylko 2 dni wolnego. Ja robię tylko na to, na co mam ochotę, dbam w taki sposób o siebie, żeby się czuć dobrze i zaczynamy weekend, który będzie pracochłonny. Przez godzinę 40 podkładałam głos do filmu i powinnam się uczyć matematyki, ja muszę to zaliczyć, nie ma innej opcji. A nie chcę też zostawiać tego jutro na ostatnią chwilę, a jest godzina już prawie 15. Tak, niestety to jest bardzo czasochłonne. Myślałam, żeby zrobić dzisiaj tartę z budyniem i borówkami. Chcę jeszcze troszeczkę pomontować i chyba zabiorę się za tą matematykę, albo może zrobię sobie mini trening, a, nie wiem. Podoba mi się. Jeśli ma się udać, nie mów niewoli. Wow! Wieczna, ale również bardzo zdrowa i wartościowa. Wiadomo! Czy jak trzymam te włosy, to wygląda dziwnie? Tak wyglądam w prostych włosach. Ale one mi się bardzo puszą, dlatego je tak trzymam, no bo co to jest? Ja muszę je umyć, ja nie wiem. Jest godzina 18:40 i jedyne co zrobiłam, to zedytowałam film. Jestem dumna, jeszcze tylko miniaturka i takie inne rzeczy. Ale ja zrobię tylko porządek na tym laptopie tak szybko i zacznę się uczyć. Załóżmy, że będę się uczyła godzinę tej matematyki, której bardzo nie chcę się uczyć. Ja to tak przekładam, naprawdę, ja mam weekend po to, żeby odpoczywać, a nie się uczyć. Zimportuję film na YouTube, zrenderuję go inaczej. Zrobię porządek, zacznę się uczyć, a potem zrobimy może tą tartę, która nie wiem, czy w ogóle wyjdzie, ale uznajmy, że wyjdzie. Trzeba próbować nowych rzeczy. Ja nigdy tarty nie robiłam, w sensie robiłam kruche ciasto, ale z budyniem. Ja wyglądam jak Tarzan, który musi się zaraz uczyć matematyki i to jest okej. Tak bardzo nie chcę, naprawdę. Ale przy okazji mam teraz ładną tapetę. Znaczy moja mama, to nie jest mój laptop, jakby co. Te zadania, które poskreślałam, już przerobiłam. Jest godzina 20:14. Tego jest jeszcze tak dużo, że ja nie wiem, czy ja zdążę to wszystko przerobić. A już po prostu ciężko mi się siedzi przy biurku, bo już siedzę godzinę 15. Może dla kogoś to jest mało, dla kogoś to jest dużo, ale dla mnie jest to bardzo dużo, bo non-stop po prostu ciągle robię te zadania, staram się zrozumieć, zapamiętać. Zróbmy przerwę. Ja może zrobię tą tartę? Dobra, próbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba mamy problem, nie ma u mnie masła w domu.
Nie wiem, czy dzwonić do taty i zapytać się, czy kupi masło, czy nie. Sprawdzę jeszcze w drugiej lodówce. W tamtej lodówce też nie ma. Tata mi nie kupi masła, więc ja muszę pójść po to masło do sklepu. Na szczęście jest blisko, nie jest daleko. Mam nadzieję, że będzie otwarty. I zastanawiam się, czy będę się jeszcze uczyła tej matematyki. Nie mam pojęcia, nie wiem, czy będę miała do tego cierpliwość. Wydaje mi się, że jest taka lekka mgła. No to jest chyba jakaś przesada. Zapłaciłam prawie 9 zł za masło na tej wsi. Masakra, za jakieś masło. Niedziela. Wstałam dzisiaj o pół godziny wcześniej. Jest godzina 9:30, ja już byłam na dworze na chwilę. To jest dla mnie najlepszy sposób na rozbudzenie się. Dzisiaj takie plany są, żeby nauczyć się tej matematyki, rozwiązać do końca te zadania. Chciałabym teraz zrobić trening na brzuch. On trwa około 12 minut, więc nie jest długi. A w międzyczasie obejrzę sobie filmik na YouTubie, ponieważ od tygodnia YouTuba nie oglądam i jestem bardzo zacofana, ponieważ oglądam Stranger Things tylko i wyłącznie w mojej wolnej chwili. Okej, ja skończyłam i czuję się bardzo dobrze. Jest już prawie 10:00. Wstałam dosyć wcześnie i pora na śniadanie, okej. Moja mama jest crazy. To jest po prostu masakra, co mama zrobiła, ale wam nie powiem, bo... Joey, what are you doing? Przez półtorej godziny rozwiązuję zadania z matematyki, drugi dzień. Ja jeszcze nie skończyłam, to jest jakaś masakra. Nie wiem, czy mogę mówić. Myślę, że tak, ale no... 99% klasy dostało jedynkę, tylko jedna osoba dwójkę. Gratulacje. Praktycznie każdy to poprawia, więc...
Dlaczego ja oglądając serial jestem tak wrażliwa i jestem zaskoczona i sałatka była przepyszna. Pierwszy raz robiłam, sama wymyśliłam i udało się. Chciałbym jeszcze film zmontować.